Bogu przestrzeni. Wasza Ekscelencjo, bardzo proszę o tę posługę. Moi drodzy, bardzo dziękuję księdzu arcybiskupowi Andrzejowi, że w kontekście tej dziękczynnej modlitwy za wizytę Jana Pawła II w tym miejscu, w tej archidiecezji przed 24 lata i za jego ratyfikację, która miała miejsce 1 maja bieżącego roku, zaprosił mnie tutaj do spotkania przy tym krzyżu i przy tym pomniku upamiętniającym tych wszystkich, którzy zmagając się z wyzwaniami codzienności, czy to w służbie jako żołnierze, czy jako rybacy, czy jako profesjonaliści, marynarze, niestety wyjechali w morze i już nigdy nie wrócili. Pochłonęły ich fale morskie w różnych okolicznościach. Rodziny, dzieci, małżonki, dziadowie oczekiwali i często, gdy przychodzą nad morze, ta myśl powrotu najbliższych na pewno jawi się na pierwszym miejscu. Miałem szczęście kiedyś uczestniczyć w różnych podróżach Ojca Świętego Jana Pawła II na kontynenty świata i globu ziemskiego. Pamiętam jedną do Chile, kiedy tam w Porto Arenas, takiej miejscowości nadmorskiej, jedną z prób, jaką skierowano do Jana Pawła II, to właśnie była ta, aby oddać hołd tym wszystkim, których morze pochłonęło, a było to miasto nadmorskie. Oczywiście w szerokości podbiegunowej, bieguna południowego i w ten czas zorganizowanych łodziach wypłynęliśmy w morze i tam Ojciec Święty Jan Paweł II nie tylko odmówił modlitwę i polecał Bogu tych wszystkich, których fale morskie pochłonęły, którzy nie porzucili już do swoich najbliższych, ale także symbolicznie rzucił w morze wieniec jako symbol wdzięczności za ich posługę, za ich przyczynek, za ich wkład w dobro wspólne tego kraju, z którego wywodzili się i w którego służbie życie złożyli w opiece. Ta myśl spontaniczna pojawia się tutaj, w tym miejscu, kiedy spotykamy się przy tym krzyżu, przy tym pomniku. I w tym duchu ja tutaj chcę przywołać na pamięć mieszkańców przed chwilą wygłoszonych wspomnień i refleksji przez naszego przedmówcę, jednego z ludzi, którzy w sprawach morskich na pewno ma wiele kompetencji i doświadczenia. Przywołujemy na pamięć w myślach wdzięczni, pulsujący karatem i polecający w Bogu i trafiając na nich miłosierdzie Boże, a dla rodzin osieroconych Boże błogosławieństwo i ukojenie z bólu i wdzięczność.